Hejka, tu Emka! I ze mną jest mamuśka. Hejka, tu Dora, bo mnie nie widać, albo kamera ciebie łapie. No. O, hejka, Mati, jak będziesz to widział, to pamiętaj. No właśnie, i pamiętaj, że no. Siemka, tu Emka! Witam dzisiaj serdecznie z kolejnego marketu. Znajdujemy się 4 km chyba od Pattayi i mamy kolejny bardzo duży market, na którym nigdy nie byliśmy. Ale właśnie na niego przyjechaliśmy. Fajnie, że mamy to auto. Możemy się trochę poruszać. Dzisiaj pogoda wyśmienita. Cały dzień błękitne niebo. Gorąco, świeci słońce. I w ogóle wypasiona. I w ogóle już nawet od kilku dni jest taka piękna pogoda. A mamy już połowę prawie sierpnia. Więc bardzo dobra pogoda znowu wróciła do Tajlandii, do Pattayi. Okej, obracam kamerę i idę na targ, bo dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Cholera, najgorszym problemem jest to, że jest bardzo gorąco. Jesteśmy trochę za wcześnie na tym targu, ale na szczęście jest już otwarty. Na szczęście jest tutaj zadaszenie, jest cień, ale jest cholernie gorąco. Czyż nie? Czyż tak? Czy co? Masz taką minkę krzywą troszkę? Nie, gorąco no. Gorąco. Szczególnie jak się stoi jeszcze przy takich stoiskach, gdzie gotują się jakieś golonki czy jakieś inne rzeczy. Bucha z tego gorącem ogień. Spalników daje tak popalić, że... No nic, idziemy. Bardzo głośno, ale jakoś damy radę. Tu mamy jakieś gotowe dania w workach po 20 batów. Tanio bardzo. O! Tutaj Emma już się uśmiecha na te dania, które widać przed nami. Buki, hot dogi. Kanapki, jakieś bułeczki z szynką. Ale tu jest głośno, cholera. Oj, tutaj też są fajne, ciekawe rzeczy. Chlebek byśmy wzięli, ale za chwilę może, co? Chyba go nie wykupią. Od razu? No to bierz od razu. Penang, curry? Penang? Penang curry? No, dobra. What is this? Coconut. Okej. Tośmy sobie pogadali. Ciężko się trochę z nimi gada. Jesteśmy na jakiejś wiosce poza Pattayą, można powiedzieć. I właśnie już od razu to widać, że tak, turystów to tutaj za bardzo nie ma. Są praktycznie sami Tajowie i nie za bardzo ci Tajowie tutaj mówią po angielsku. No bo jak to na wiosce takiej... w takim miejscu. No i standardowo, jak to na takich marketach, mamy sushi, mamy kurczaki, tutaj mamy chyba makrelkę, co nie? Są skórki? Bardzo ładnie te makrele tutaj też wyglądają. Dorota znowu bierze skórki z kurczaka. Ostatnio były przepyszne, są spoko. A ten chlebek taki bananowy tutaj kosztował 15 batów, a w mieście to już kosztuje tak z 25-30. No więc jest trochę taniej. Tu też były skórki z kurczaka. Nie, to tak dużo. Tam była parówka w naleśniku. Tak? No. Jeszcze keczupy. Wszystko super, tylko bardzo głośno. Przede wszystkim problem jest to do nagrywania. Pattaj z krewetkami i omlet z krewetkami. Tutaj mamy znowu sushi. A tam targ jeszcze mocno daleko się ciągnie, więc jeszcze będzie co pozwiedzać. Tylko Dorota już coś robi, jakieś zakupy. A! Pineapple juice. Fresh pineapple juice. Pomożesz mi po polsku? Tak.
Sok ananasowy. A, sok ananasowy, no właśnie. O, tutaj jakie pani ma pierogi. Patrzę, jakie pani ma pierogi. Chyba z jakimiś trawami, nie wiem. W ogóle tu kukurydzę ma chyba taką. Kukurydza w takiej panierce. No, ciekawe, ciekawe. O, tutaj właśnie są, patrzcie się, pierogi z słodką kukurydzą i nie wiem, w sumie jeszcze. Nie wiem, co to jest. Taki ziemniak niedobry. O, taro to niedobry ziemniak. To nie wiedziałem. No, także pierogi były takie trochę wyjątkowe. Z wyjątkowymi rzeczami w środku, składnikami. Tutaj są jakieś pierogi z grzybami takimi, z krewetkami. A la pierogi. O, a tutaj loteria. Totolotek polski. Soki. Soku to bym się chyba zimnego napił z lodem. Co tam jest? 10-20 batów? Za co? No weź mi taki sok pomarańczowy, ciekawe. Co to będzie za oszustwo? Za takie tanie rzeczy. To weź jeden ten za 20. Ale już zakupy idą od samego początku, ja pierniczę, ale wszystko po 10-20 batów. Kiedyś to kupowałam w Polsce. Tak? Myślisz, że będzie dobre? Lody, lody. No. A tutaj przed nami kolejna część marketu. Nawet w sumie, kurde, nie wiem, jak się nazywa ten market. Muszę kiedyś sprawdzić, jak się nazywa, to wam tutaj dam w napisach, jak, gdzie to jest, jak się to nazywa. Pyszny. Pyszny? To dobrze. Bardzo pyszny, tylko lód jest tak drobny, że pije się go razem przez rurkę, razem z sokiem. Jest tak zimny, że po prostu po łyku mam zamarznięte flaki. Ale no okej. Okay. No tutaj jakieś takie ciekawe rzeczy. Dobra, w którą wchodzimy alejkę? Gdzie wchodzimy? W którą alejkę? Może tam od początku jakoś. Tutaj są w ogóle jajka na wykałaczkach. Ciekawe, co to za jajka na wykałaczkach. To zdecydowanie instant food. Dobry, tylko taki zimny, że po prostu masakra. No takie, nie wiadomo co to. Jakieś kiełbaski z ryżem. Co? Mówiłam coś. To mów. W Polsce na przykład na jakichś wydarzeniach to są takie niebieska malina, cola i chyba truskawka. No to właśnie to jest takie coś, tylko że pomarańczowe. Głęboki olej, smażenie na głębokim oleju tutaj jest bardzo popularne. A tu się chodzi w poprzek? Czy jak? Dobra, no, niezłe. Tutaj jakieś ciekawe rzeczy. No właśnie, nie wiem co to jest. Bardzo ciekawe rzeczy jakieś tu są. O, a tutaj są te, bułki na parze czy co? No, jakieś takie bułki na parze. Tata, to są chińskie pierożki. Co tam masz? Nie wiem, tu jest. Mięso. Daj spróbować. Takie dobre tajskie mięsko. Nie, no spoko. Można zjeść. Pani tu jakąś paprykę ładuje. Taką uduszoną, znaczy nie uduszoną, tylko jakąś taką grillowaną. O, tutaj standardowe tajskie dania. Ginger chicken, green curry, coconut curry, penang curry. Chicken. Kurde, no bardzo dużo różnych w sumie dań tutaj jest, co? No to kiedyś jedliśmy. Było nawet smaczne, takie bardzo delikatne ciasto naleśnikowe, ale to takie kruche, mega bardzo. Kruche, takie chrupiące. W środku jest taki krem bardzo leciutki i takie jeszcze pokuszone. A to jest parówka z keczupem i z naleśniku. Parówka z keczupem i naleśnikiem? No, parówka, nie mrówka. O, a tutaj pani sprzedaje chyba... No, tylko to jest chyba ten sticky, co? Czy nie? Nie wiem, ale muszę to otwierać. No, tutaj to ja bym coś zjadł, naprawdę. Da się tutaj coś zjeść, bo są tutaj fajne rzeczy. O, jakie tu ładne słodkości. To też bardzo ładnie wygląda.
jakieś takie torciki czekoladowe, tutaj takie, z takim tym, z takim, Jezu, KitKatem czy z czymś takim? Tam jakie ładne, kurczę, z truskawką. Tam to kiełba na nowe, ojacie. Banoffee. Pani ma ciekawe rzeczy tutaj bardzo. Tylko cholera, tutaj tak bardziej się bierze wszystko do jedzenia na wynos. Taki trochę problem, że jak ja bym chciał tutaj zaraz coś zjeść, to nie za bardzo jest gdzie. Tam na początku było siedzenia. A. Bardzo dużo różnych ciekawych dań do zjedzenia, naprawdę. I różnorodnych. Tutaj na przykład patrzcie, jakie mega sałatki. Sałata, jakaś marchewka, kukurydza, pomidorki, fasola, jajeczka, tam z krabem, tutaj z jakimiś rybami. Co? Jest tanio. No jest tanio i jest bardzo duży wybór. Bardzo duży. Przeróżne rzeczy, których w ogóle nie widzieliśmy nigdzie indziej. No tutaj pani ma jakieś tam goloneczki i inne rzeczy ze świnki. Tutaj kurczak w panierce. Na głębokim oleju. 40 batów. To w sumie tyle, co wczoraj płaciliśmy, nie? Czy to było przedwczoraj? Tam na grillu ryby się smażą. Panie tam jakąś maszyną mieli kurczaka. Co ona to zrobiła? Łopatką jak do węgla, do pieca. Coś tam szczypała. I coś tam skruszyła. Ja nie wiem, co ona to zrobiła, naprawdę. Chyba poszły kości z mięsem, z wszystkim, to nie wiem, czy to psom, czy komu to. Już nie będą chyba ludzie jeść kości. Kości zmielonych z mięsem. Nie wiem, dziwne sprawy, ale już to widziałem nie raz. 100 batów. Chyba zjem coś bardziej wyszukanego. Kurde, ile tu jest różnych dań. Ten poprzedni to był taki też fajny. Ale tam były już takie przesadzone dania. A tutaj jakieś, kurde, hamburgery, frytki. 10 batów, no 10 batów, tylko takie małe w sumie. No ale tanio też. O, też są soki. Patrz, co są, szejki też są. Nie wiem, raczej nie będą drogie. A, tam jeszcze warzywa, owoce. Ja pierdzielę, to jest najlepszy tak, jaki chyba normalnie w Pattaji. A co najlepsze, jest on... Co jest? Wybór przeogromny. Wybór jest naprawdę. Nie. Jakie ładne paróweczki, jakieś kiełbaski. Kurde, co ja bym sobie tutaj zjadł? Tutaj jakieś kurczaki takie w całości. Tam to nawet chyba nie kurczak, tylko jakaś kaczka albo coś. No i tutaj mamy warzywa. Ej, Dora, to ostatnio nam spadło gdzieś. Nie wiem, czy na auto, czy przed nami, czy co to się wydarzyło? Coś to nam spadło z drzewa takiego, co? Parku, ale chyba nie to. Chyba to. Tutaj śmieszne są te rybki takie jakieś. Bardzo są tu popularne, bardzo dużo ich wszędzie jest. Widocznie chyba jakoś można je łatwo złapać, albo jest ich bardzo dużo w morzu. Owoce. Tutaj coś też dziwnego, ciekawego. Co to jest? Nie mam pojęcia. Coś z morza raczej, znaczy na 99,9%. Jakieś takie algi, jakieś coś w tym stylu. Grzyby. Tu jakieś surowe mięso. Winogrona bardzo ładne. I te, co wyglądają jak sztuczne. A jeszcze właśnie nigdy ich nie jadłem. O jacie, 200 batów za to? Nie wiem, ciekawe. Co tam? Jabłka po 10 batów? Co ty gadasz? Jabłka po 10 batów. Nieprawdopodobne. No to pokażę jabłko. Ja się. Ty już ładujesz do reklamówki? Nie no, jabłek po 10 batów w Tajlandii to jeszcze nie... Tego jeszcze nie grali. Tutaj pani ma ładne sałaty. Patrzcie, jak tutaj jakoś śmiesznie rośnie coś. Nawet nie wiem w sumie, co to jest. Drogie 200 batów. Nie wiem w sumie za ile. Aha, tyle. Kosztuje 70 batów. 80.
A tutaj tak śmiesznie to jakoś tak na gałązce sobie rośnie. Ładne pomidorki pan tu ma, zobacz. Takie ładne, prawdziwe pomidory, takie widać, że nie z marketu, tylko takie z działki jakby zerwane. Z krzaka, no. Co bierzesz? Gruntowe? No. Weź parę na próbę. Papryczki. Kurde, tyle papryczek, 20 batów. Jak za darmo. No tu już są takie ładniejsze pomidory, to już takie bardziej sztuczne jakieś. Tam pan miał takie naprawdę ładne. Jak wyglądają w 100% jak swojskie. Tutaj jakie ładne, świeże warzywka. Ile ludzi w ogóle kupuje? Uwaga na moją rękę, proszę. $300 za takiego śmierdzącego owoca. Zapomniałem, jak się nazywa. Jezus, durian. No właśnie. Ole, się naładowałaś. Znaczy, obładowałaś, miałem na myśli. Tutaj są 3 cebule za 25 batów. A ty ile płaciłeś za cebulę ostatnio? A, z 20 za jedną. Ej, no ale porażka. Tyle jedzenia, a ja nie mam co zjeść za bardzo, bo nie mamy sztućców i nie dają sztućców. Nie mam gdzie sobie wysypać ryżu, który sobie kupiłem. Nie mam gdzie sobie wylać takiego sosiku, który sobie kupiłem z kurczakiem i chyba z gingerem. No i jak ja mam to teraz zjeść? Dom. A ja jestem głodny. Jest mandarynka. Ja cię, tyle jedzenia. Wszystko tak na wynos do domu, do jedzenia, mimo że są stoliki. A to kosztowało 20 batów. To kosztowało 20 batów, a to 10, czyli 3 zł zapłaciłem za dzisiejszą kolację. No i niestety mogę sobie tego na nią popatrzeć. To było takie tanie. No, ja chcę to zjeść. Chyba muszę to otworzyć i po prostu będę chlipał z tego worka bezpośrednio. Ja. No niestety musiałem obejść się smakiem i ten posiłek, który sobie kupiłem, zjadłem dopiero na drugi dzień na śniadanie, ale to nic, bo i tak na tym targu dużo się najadłem, zjedliśmy jakieś lody, zjedliśmy jakieś słodycze i jakieś jeszcze inne rzeczy, trochę owoców, pomarańcze i tak dalej, więc na szczęście głodny nie byłem i jakoś do tego następnego dnia wytrzymałem, a teraz zapraszam was na mega odcinek z Mariuszem, który jest jednym z najlepszych sprzedawców mieszkań w Polsce. Super odcinek, który nagrywaliśmy w tym roku na Phuket, kiedy przyleciał na wakacje. Rozmawialiśmy o nieruchomościach i w Polsce, i w Tajlandii. Jak wygląda biznes flipowania mieszkaniami w Polsce, przede wszystkim w Białymstoku. Jakie są różnice między różnymi miastami w Polsce a Białymstokiem i dodatkowo jakie różnice są między Polską a Tajlandią. Także jeśli ktoś tylko interesuje się nieruchomościami, to zdecydowanie powinien obejrzeć ten odcinek, na który was teraz serdecznie zapraszam. Oczywiście link do tego filmu znajdziecie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla wam się po prawej stronie ikonka, w którą możecie teraz kliknąć i przejść od razu do tego filmu, na który was teraz naprawdę serdecznie zapraszam. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku już za chwilę.